Jestem słyszalna. Dzień dobry, dobry wieczór. W zasadzie witamy na webinarze bardzo warsztatowym, dlatego że my tutaj grzebiemy w szufladach. My robimy porządki. Przed świętami robiliśmy porządki przedświąteczne, teraz na Nowy Rok przydałoby się pogrzebać w naszej szafie po jej prawej stronie, dlatego że wtedy nie zdążyliśmy. Także mam nadzieję, że dzisiaj zrobimy porządek do końca. Wiem, że część z Was była z nami już wtedy, natomiast część doszła osób nowych. Ja tylko powiem bardzo szybciutko o sobie, bo to chyba tak się nie przedstawiłam. Ja się nazywam Anna Jędryczko, jestem polonistką. Mówię teraz do Was z szarego i niezbyt atrakcyjnego Krakowa. Mam na myśli pogodę. No i jestem trenerem przygotowania. Być może z częścią z Was widziałam się gdzieś na jakimś szkoleniu. Byłoby miło. No i prowadzę to szkolenie z moim drogim kolegą Mirkiem. Halo, halo, Mirku. Halo, halo, Aniu. Witam Was wszystkich serdecznie. Tak jak Ania powiedziała, będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy czas jakiś temu. Witam Cię, Asiu. Ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego, być może z kilkoma spośród Was również pracowałem. Jestem trenerem, podobnie jak Ania, już od dłuższego czasu. Prowadzę te szkolenia stacjonarne. No i zdarza nam się od czasu do czasu spotykać z Wami na webinarze. Słuchajcie, ja spróbuję udostępnić Wam coś. Pokaż tablicę, to chyba tak działa, tak. I gdybyście mogli tylko tutaj, za momencik ja Wam udostępnię tą tablicę, gdybyście mogli wstawić, nie wiem, kropeczkę, kreseczkę, kto już z nami był, a kto jest pierwszy raz. Pierwszy raz. I kolejny raz. Kto był już na tym poprzednim webinarze, teraz zrobię czary mary współdziel. I wydaje mi się, że można już... A, piszecie, okej. Okay. Wow, jak to pięknie wygląda, tyle tych ołóweczków. Co ja wam coś powiem, Nie wiem, 10 minut temu rozmawialiśmy z Mirkiem. Przydałoby się zapytać uczestników, czy już z nami byli. Mirek, udostępnimy im tablicę, na co Mirek mówi, no to zaczną rysować i w ogóle. No i jest, i są serduszka, i są jakieś koniczynki i uśmiechy. Mirek, czy ty umiesz z tej pięknej twórczości wyczytać, kto, ile osób było już z nami wtedy, a ile jest pierwszy raz? No, o ile zdążyłem zauważyć, zanim tablica pokryła się tymi pięknymi rysunkami, to więcej kropek było po prawej stronie tejże tablicy, więc zakładam, że kontynuujemy po prostu to, co zaczynaliśmy. Ewentualnie dla tych kilku osób, których wcześniej nie było, uzupełniając to, o czym mówiliśmy. Z tym, że... Kiedy się widzieliśmy w połowie grudnia, to skupialiśmy się na tych takich mało, rzadko używanych bloczkach. Tłumaczyliśmy, jak one działają, pokazywaliśmy jakieś projekty. Tych projektów koniec końców pokazaliśmy no, kilka, chyba około 5 później dostaliście je mailem. Natomiast teraz chcielibyśmy się skupić na rzeczach ważnych, natomiast troszeczkę bardziej czasochłonnych i w związku z tym plan jest taki, że zrealizujemy, ale tak od początku do końca, od A do Z, dwa projekty. No i być może później jeszcze będziemy mieć czas na to, żeby troszeczkę porozmawiać. Nie mam serca wyłączyć Wam tej tablicy. A ja jestem bez serca. Wyłączasz? Wyłączam. Zły Mirek. Jest.
Dobrze, żartuję. Więc zrobimy dzisiaj te dwa projekty. Projekty będą dotyczyły po pierwsze list, o których Mirek mówił już tam te 2-3 tygodnie temu, aczkolwiek teraz powiążę te listy z nowymi bloczkami i powstanie coś, wydaje nam się, całkiem ciekawego, a później zajmiemy się definiowaniem nowych bloków, dlatego że mamy takie wrażenie, że ta szuflada jest traktowana czasami troszeczkę po macoszemu, a my trochę nie rozumiemy dlaczego. Dlatego, że to jest bardzo fajna szuflada i absolutnie nietrudna. Więc na tych dwóch szufladach się skupimy, ale może jeszcze będzie czas na coś innego. Ja tylko jeszcze z takich spraw technicznych chciałabym powiedzieć, że nad czatem, niektórym przypominam, innym mówię po raz pierwszy, nad czatem macie taki uśmieszek, taki emotikon. I w momencie, kiedy to rozwiniecie, macie też opcję podnieść rękę. Jeżeli ktoś podniósłby tę rękę, zgłosiłby swoją chęć do wypowiedzi, to my wtedy spróbujemy włączyć Wam audio czy wideo i audio, tak żebyśmy mogli też sobie tutaj porozmawiać, żeby może nie były dwie gadające głowy, a trochę więcej. Okej, okay. Słuchajcie, czy... Halina sprawdzała. Czy my możemy zacząć? Czy jak na razie jest wszystko jasne? Tak. Super, fajnie. Okej, okay, to w takim razie, Mirku, oddaję Ci głos. Okej, okay. Jeszcze raz witam szczególnie tych, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać, ponieważ dotarli już po naszym dzień dobry, czy po naszym dobry wieczór. Tak, jeszcze nie zaczęliśmy, troszkę na razie omawialiśmy stronę techniczną. Okej, w związku z tym, moi drodzy, chciałbym zrobić przede wszystkim rzecz następującą. Za chwilę spróbuję udostępnić swój pulpit, abyśmy wszyscy mogli obserwować to, abyście wy mogli obserwować to, co będziemy wspólnie próbowali robić. Mam nadzieję, że tym razem obędzie się bez żadnych problemów technicznych, chociaż oby mnie przechwalił, bo coś mi się tutaj troszeczkę mieli. W międzyczasie tam widziałem w pewnym momencie, Asia bodaj zadała pytanie, czy nagranie poprzedniego webinaru będzie dostępne. Ono gdzieś jest, aczkolwiek to już jest bardziej kwestia udostępnienia. Bardzo mi się to nie podoba. Kwestia udostępnienia w naszym kanale YouTube'owym. Sądzę, że to jest kwestia tego momentu, w którym spróbujemy, w którym zakończymy cały cykl i wtedy będziemy mogli coś zrobić. O, świetnie. O, już jest. Piotrek tak wysłał. Super. Mhm. No proszę bardzo. Mój desktop sharing się zepsuł. Co mi się wcale nie podoba. Obawiam się, że stało się to, co się stało w ubiegłym, przy poprzednim webinarze z Twoim pulpitem, Aniu, i nie wiem, czy nie będziemy zmuszeni do tego, żeby pokazywać na... Oj nie, już nie, już jest w porządku. Okay. Już jest w porządku. Już się właśnie... Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszyscy widzicie w tej chwili mój ekran. Moi drodzy, rozmawialiśmy ostatnio o listach. Tak naprawdę wspomnieliśmy o tym jedynie, że listy są czymś w rodzaju zbioru zmiennych, zbioru danych, które można wykorzystać w przyszłości. Pokazywaliśmy Wam, w jaki sposób można stworzyć prosty quiz oparty na dwóch listach. Nie konstruowaliśmy go, co prawda otrzymaliście link do studia, w którym ten projekt był zamieszczony, z taką nadzieją, że przeanalizujecie go sobie i jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, to zadacie nam pytania.
Jeżeli są jakieś pytania związane z tym właśnie projektem, ze sposobem, w jaki konstruuje się listy, ze sposobem, w jaki można skonstruować podstawowy quiz oparty na listach, bardzo będziemy prosić za chwilę o to, abyście śmiało o to pytali. Natomiast dzisiaj przyjęliśmy takie założenie. Spróbujemy pokazać nową funkcjonalność, która pozwala jak gdyby na przechowywanie, to co już widzicie w tej chwili na ekranie, mam dwie listy, w których przechowujemy nazwy użytkowników i przypisane do nich punkty. Jaki to ma cel? Cel ma to taki, że niejednokrotnie zdarza się, iż z danego programu, z danego projektu korzysta kilka osób. Są to takie różnego rodzaju gierki i tak dalej, gdzie chcielibyśmy przechować, zapisać sobie ilość punktów do konfrontacji, aby porównać siebie z innymi graczami. No, standardowa procedura w różnych grach, chociażby sieciowych, prawda? Z tym się spotykamy na co dzień. Jak to mniej więcej działa w przypadku Scratcha? Ja w tej chwili uruchomię skrypt zielonej flagi. Jak widać, nie ma mnie, a w tej chwili się pojawiłem. Na pozycji pierwszej do listy, którą nazwałem users, została dopisana moja nazwa użytkownika. Na pozycji pierwszej na liście punktów mój dotychczasowy dorobek, czyli zero. To akurat nie do końca chodzi o to, żeby tworzyć jakąś nie wiadomo jaką grę. Tutaj oparliśmy się tylko i wyłącznie na zliczaniu ilości kliknięć w kotka. Widać wyraźnie, że punkty się zmieniają. I w momencie zapisania ilość punktów została zapisana w tabeli. Czy mniej więcej... bez poprotki. Czy mniej więcej wiemy, o co chodzi? Myślę, że nie jest to na tyle skomplikowane, żeby należało tłumaczyć. W związku z tym spróbujemy w tej chwili ten skrypt zbudować tak naprawdę od zera. Pierwszą rzeczą, jaką należałoby tutaj zrobić, to oczywiście stworzyć listy. Mamy do czynienia z listami. Jedna z nich to jest nazwa użytkownika, prawda? Drugą listę, w której będziemy przechowywać nasze punkty. Zanim jednak przejdziemy dalej, ja tutaj w tej chwili się zorientowałem, że przeoczyłem jedną ważną rzecz, a mianowicie tę, że nazwa użytkownika to jest nic innego jak nazwa, jak nasz login. Ponieważ pracujemy jak gdyby w sieci, w związku z tym logując się na serwer MIT, na serwer Scratcha, używamy jakiejś swojej nazwy użytkownika. I ta właśnie nazwa użytkownika charakteryzuje nas w sieci i z tego właśnie będziemy korzystać. W związku z tym sprawa jest dość prosta, a mianowicie w momencie, kiedy ja jako użytkownik istnieję już na tejże liście użytkowników, wtedy przypisuję sobie na drugiej liście, zostają mi przypisane punkty. Jeżeli nie ma mnie, muszę się do tej listy dopisać. Zacznijmy zatem klasycznie. Skrypt zielonej flagi, który pozwala nam na ustawienie parametrów startowych, których jeszcze nie zmieniłem, bo coś nam musi zliczać te punkty. Stworzymy sobie zmienną punkty, którą klasycznie zerujemy, prawda? Mirku, przepraszam bardzo, chciałabym tylko coś... Co w następnej kolejności należałoby zrobić? No, należałoby sprawdzić przede wszystkim, czy lista użytkowników
lista users, czyli ja już na tej liście jestem. Jeżeli jestem, to cała procedura. Oj. Przepraszam, Leszko, ale nie bardzo rozumiem. Halo, ja w tej chwili nie widzę kompletnie, co się dzieje. Ja widzę tylko i wyłącznie swój ekran, więc. Halo? No nie chcę mówić, ok. Ja rozumiem, że uczestnicy mnie słyszą, natomiast widzę, że Mirek mnie nie słyszy. Znaczy słyszę, że Mirek. Ale nie słyszymy cię. Moi drodzy, nie czy słyszymy mnie cię. Słyszycie? Okej. Okay. Piotr słyszy. Okej, okay, Justyna słyszy. Dobra. No, w takim razie ja nie słyszę. Dlaczego? Okej, okay, teraz już słyszę, przepraszam. To ja tylko chciałabym dodać, Mirek, sprostuj, jeżeli myślisz inaczej, ale wyobrażam to sobie tak, że jeżeli jakiś mój uczeń stworzyłby grę i dodałby sobie do tej gry to, co my teraz tu będziemy budować w czasie tego webinaru, w czasie tworzenia tego projektu, to w momencie, kiedy on to będzie, kiedy tą swoją grę będzie miał w studiu szkolnym, klasowym i inni zalogowani uczestnicy będą chcieli zagrać sobie w tę grę, no to wtedy mają możliwość albo zapisania swojego dotychczasowego wyniku, albo też w ogóle wejścia do gry ten pierwszy raz i wtedy już nam się, już ten nowy uczestnik nam się zapisze, że on już kiedyś w tę naszą grę grał. Prawda? Chodzi o coś takiego, żeby stworzyć jakąś taką bazę tych zalogowanych uczestników, którzy już grali w daną grę, czy tam pracowali przy danym naszym projekcie. Tak tylko chciałam uściślić. Dokładnie tak to. Taka jest tego intencja. Okej, moi drodzy, stanęliśmy na tym wobec tego, że musimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy już byliśmy, czy już uczestniczyliśmy w tej grze, czy już nasze dane zostały zapisane w tej pseudobazie danych w postaci listy i czy jakieś punkty już zdobyliśmy. W zasadzie tutaj akurat mamy dość prostą sprawę związaną z kontrolą, ponieważ jeżeli w tabeli o nazwie users, bo taką nazwę, bo tak się nazywa nasza tabela, zauważcie, że bloczek pojawił się w momencie utworzenia tejże listy. Jeżeli w tabeli user, ja sobie pozwolę w tej chwili zwiększyć obszar roboczy, bo dla mnie to jest akurat ważniejsze niż podgląd sceny. Jeżeli na liście users znajduje się taki element, który możemy znaleźć w czujnikach, na samym końcu, bardzo często ignorowane, niezauważane, przeoczane bloczek nazwa użytkownika, to jest typowa kontrola. Typowa kontrola, nazwa użytkownika jest to pewien rodzaj wbudowanej zmiennej pobierającej dane właśnie naszego logowania. To, o czym cały czas powtarzamy. W związku z tym, no co, no, wypadałoby, żeby ten kotek się ze mną przywitał, prawda? Czyli można zrobić, zbudować tutaj dość standardową konstrukcję tego typu, na przykład. O. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że pierwsze, że sprawdzenie warunku powinno tutaj akurat w tym przypadku mieć alternatywę. Jeżeli na liście users jest nasza nazwa użytkownika, to coś się dzieje, ale co się stanie, jeżeli tej nazwy nie ma?
No w zasadzie powinniśmy się dodać do tejże tabeli. Tylko że cały czas opieramy się na czymś takim, co nazywa się kontrola warunku. A zatem lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie bloczka, jeżeli w przeciwnym wypadku. Co wydaje się jak gdyby dość logiczne. Jeżeli na liście users jest nasza nazwa użytkownika, witamy się, a w przeciwnym razie dodajemy się do tejże listy. Się, czyli nazwę użytkownika. OK. I teraz tak. Powinniśmy tak na dobrą sprawę sprawdzić, jak to działa. Kliknę sobie zieloną flagę i pojawiło mi się Mikkel. Dodał nazwę użytkownika od razu do naszej listy. Prawda? Jeżeli jeszcze raz kliknę, działa mi ta część. Sprawdził, że znajduje się i się przywitał ze mną. Czyli tutaj jak gdyby mamy już sprawę jasną. Mam nadzieję, że do tego momentu nie ma żadnych wątpliwości. Czy ktoś chciałby o coś zapytać? OK. A zatem, skoro wszystko jasne, to spróbujmy się zastanowić, co dalej. Po co jest ta druga lista, punkty? Zwykle jest tak, że w momencie, kiedy gramy w jakąś grę, zdobywamy jakieś punkty, to te punkty powinny być przypisane właśnie do nas, nie do kogoś tam, tylko właśnie do nas. Tak jak pokazywałem wcześniej, no w zasadzie tutaj nie do końca nam chodzi o to, żeby tworzyć nie wiadomo jakie konstrukcje, żeby tworzyć nie wiadomo jakie gry. Tutaj poszliśmy w najprostszy sposób, a mianowicie klikając duszka po prostu zmieniamy punkty, dodajemy. Chodzi tutaj o jakby działanie samego projektu. Fajnie. Naklikaliśmy, zdobyliśmy punktów co niemiara, chcemy je w jakiś sposób zapisać. Najprostszy sposób to jest sposób polegający na tym, że po kliknięciu klawisza jakiegoś save, ja dość często używam save, bo właśnie jako S chciałem je zrobić. Kiedy klawisz S naciśnięty, dodajemy punkty do listy points. Zadziała czy nie zadziała? Na moje oko powinno zadziałać. Klikam sobie, klikam. Nacisnąłem przed chwilą, tego akurat nie widzieliście, bo klawiatury nie widzicie, ale uwierzcie mi na słowo, że nacisnąłem klawisz S i nic ponadto. Moje punkty zostały dodane. Wszystko pięknie, tylko teraz pytanie brzmi, co się stanie w sytuacji, w której ktoś z użytkowników, ktoś następny włączy nam się do gry. Oczywiście zadziała nam cała ta procedura związana ze sprawdzeniem listy użytkowników, z dodaniem nazwy użytkowników, ale logicznym wydawać się może, że dodaje jako kolejny element, listy, czyli na drugiej pozycji, na trzeciej, na piątej, na dziesiątej, na następnej. I wtedy rodzi się problem, a mianowicie problem
Jak graż nie wciśnie S, to traci punkty? Nie, one po prostu nie są zapisywane w tabeli. One po prostu nie są zapisywane w tabeli. Samo zapisanie punktów w jakiś sposób, czyli dopisanie do tej drugiej listy, w jakiś sposób musi się odbyć. W momencie, kiedy przerywamy grę i nie mamy zapisanego stanu, jak to zwykle w grach, następuje wyzerowanie stanu. Nie wracamy do punktu, w którym przerwaliśmy, tylko zaczynamy od zera. Mirek, jakbyś mógł to zaprezentować, to znaczy raz, wiesz, bez tego wciskania S, dwa razy zacznij, a raz z S. Czy to pójdzie dalej tam od... Okej. Tłukę sobie punkty. Wyjdę w tej chwili. Przepraszam. Nie to chciałem zrobić. Chciałem zrobić to. No właśnie, tutaj mamy... Tutaj jest taka sytuacja, że one się nie zapisały. Było przed momentem 26 punktów, teraz mamy znowu 0. Dlatego, że Mirek, jeśli dobrze myślę, nie nacisnął tego S, tego save. Dokładnie. Natomiast sytuacja byłaby inna, gdyby S było wciśnięte, no to wtedy zaczęlibyśmy, jeszcze raz kliknęlibyśmy kolej, i tam byłaby już 27 punktów by było. No w tej chwili właśnie nacisnąłem S, więc się dopisało. Chodzi o to, żeby punkty dopisywały się same. Tak, tylko że to już jest jak gdyby kwestia rozbudowy skryptu. My w tej chwili chcemy Wam pokazać samą zasadę działania, samą zasadę wpisywania do list i przypisywania wartości określonym użytkownikom. Natomiast autozapis to już jest zupełnie inna bajka. I na to potrzeba nam naprawdę więcej czasu niż czym dysponujemy w tej chwili. Dlatego też, tak jak mówiłem, skupiliśmy się na samej zasadzie działania wtedy i nie bardzo go rozbudowywaliśmy, ten skrypt. Najprostszy z możliwych sposób, save pod klawiszem S, tak jak tutaj jest. OK, może tak być? Okej, no to się cieszę. Dobrze, teraz wyobraźmy sobie sytuację tego typu. Ktoś inny włącza się do gry, dostał nasz adres naszego projektu, chce sobie pograć, zalogował się fajnie, został dopisany jako kolejny element listy. I skąd wiadomo, które punkty zostaną mu przypisane. Bo tak naprawdę, jeżeli naciśnie sobie S, to zostaną dodane te punkty, ale gdzie? W którym miejscu? Skąd wiadomo, że akurat te punkty należą do tego użytkownika? Otóż musimy zabezpieczyć się przed taką sytuacją, kontrolując numer użytkownika, czyli numer na liście, numer kolejny na liście, na której pozycji nazwa użytkownika się znajduje. Żeby to zrobić, no ja stworzyłem sobie kolejną zmienną, czyli zmienna o nazwie item. Na wszystkich krzyczę, żeby nie używali, żeby używali polskojęzycznych nazw, a sam mniejsza. OK. I teraz tak. W tym miejscu ustawiamy sobie tę zmienną na wartość początkową. Następnie kontrolujemy w dość prosty sposób, a mianowicie powtarzamy tak długo, aż
konkretny element element listy będzie równy, tu jest, będzie zgodny z nazwą użytkownika. Tu jest ten neuralgiczny moment. Przyjmując zmienną o wartości 1, zwiększamy ją za każdym razem o 1 tak długo, aż trafimy na zgodność. Ten element, powiedzmy pierwszy, drugi, trzeci, piąty, w zależności od tego, ile tych zmiennych mamy, musi być równy nazwie użytkownika. Robimy to po to, żeby w następnej kolejności jeszcze mam ten bloczek, przepraszam. Ja mam ten bloczek, gdzie żebym mi się zgubił? Ty chcesz teraz ustawić zmienną, tak? Na to, co tam się właśnie znajduje. O właśnie, bardzo i szukam, przepraszam najmocniej. Och, coś znowu się dzieje z tym. No właśnie. I teraz tutaj już wyraźnie widać, wydaje mi się, dlaczego tworzyłem tę zmienną. Ponieważ musimy mieć zgodność elementów. Element piąty z listy users musi być zgodny z elementem piątym z listy punkty. Dzięki temu mamy możliwość ustawienia w dokładnej kolejności tego, o co nam chodziło. Czyli Mirek jest na pozycji pierwszej pozycji na liście, zdobył 10 punktów. Ania jest na drugiej pozycji na liście, zdobyła 20 punktów. Za każdym razem dzięki temu w momencie, kiedy uruchomimy sobie skrypt naszej flagi, przypisze nam odpowiednią ilość punktów. Skąd mi się wzięło item? 13? Aha, dobrze. Okej. Okay. Moi drodzy, czas na pytania. Czy są pytania do tego, co dotychczas zrobiliśmy? Czy coś tu jest niejasne? Czy czegoś nam tu brakuje? Nie widzę ani rączki nigdzie. Tutaj same plusiki. Czy te plusiki mają oznaczać, że wszystko jest jasne? No dobra. Skoro nie ma pytań, przyjmujemy, że sprawa jest... Aha. No to się cieszę. Moi drodzy, jeżeli chcecie usunąć jakikolwiek... Mateusz pytał.
Mateusz pyta. Okej. Mateusz, masz włączone w tej chwili audio, więc jeżeli zaakceptujesz, możesz zapytać o coś. Mam taką nadzieję. Tak, Kasiu, masz ekran, proszę bardzo. Ale Mateusza nie słyszę w dalszym ciągu. Widzę, że Mateusz napisał, że wszystko jasne. Nie wiem, czy to ten sam Mateusz. Chyba tak, mamy jednego Mateusza. Czy kliknięcie S zostaje? Tak. Tak, ponieważ czemu dwa liczniki? Dwa liczniki, zmienna item ma na celu jedynie sprawdzenie pozycji na liście. Ponieważ ona w zasadzie nie powinna być wyświetlana, ona powinna być tak, ale to jest to, co w tej chwili wskazuje moim kursorem. Na przykład, niech tu będzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak kontynuujesz, cieszę się, że rozumiesz, Asiu, ale tak jeszcze szybciutko. Porównując item z listy users z itemem z listy, z itemem, matko jedyna, Ania Polonistka zaraz na mnie nakrzyczy, z listy points, możemy przypisać określonemu użytkownikowi jego ilość punktów. No nie, Basiu, nie, dlatego że tak jak rozmawialiśmy z Piotrkiem przed czas jakiś temu, nie rozbudowywaliśmy skryptu do automatycznego sejwowania, bo po prostu chodzi nam bardziej o samą zasadę działania niż o tworzenie skryptu. Ten skrypt można oczywiście napisać. Jeżeli będziecie chcieli, ja go napiszę i może w przyszłym tygodniu, bo teraz mamy troszeczkę roboty, może w przyszłym tygodniu ja napiszę taki skrypcik i wrzucę do studia, które było udostępnione w ubiegłym, po ubiegłym webinarze, cały projekt już z gotowym skryptem. Natomiast w tej chwili nie bardzo byśmy się chcieli bawić ze względu na ograniczenia czasowe, które niestety nas trzymają. Albo może zrobimy zabawę pod tytułem wy spróbujecie napisać i wrzucicie do tego studia, ja zobaczę, jakie wy macie z tym związane pomysły. Okej, nie ma sprawy. Czy możemy przejść do drugiego projektu? Możemy. Cieszę się bardzo. Dobrze, w związku z tym ja zatrzymuję udostępnienie swojego ekranu. Okej, w związku z tym teraz ja będę mogła udostępnić swój. Słuchajcie. Polonistka i WF-ista. Gdyby tak trzeba było narysować koła olimpijskie, kto powinien? Polonistka czy WF-ista? Dokładnie tak, dokładnie tak. Rzeczywiście Pstyk by się przydał. Ale damy radę, Piotrze, damy radę. Matematyk. O, Halina, też masz rację. Ja
Halina, czy ja dobrze kojarzę, że ty jesteś matematykiem właśnie? Nie wiem, chyba teraz. Tak, właśnie, zasowana webinarem matematycznym. Tak, to by było bardzo tutaj przydatne. Naprawdę, pomoc matematyka byłaby wskazana, ale damy radę, jeszcze ze Scratchem tym bardziej. Słuchajcie, widzicie teraz ten. Czy widzicie mój ekran? Halo, halo. O, proszę, pięknie. Słuchajcie, co chcemy zrobić? Chcemy zrobić coś takiego. Uwaga, czary mary. Od razu mówię, to idzie płynnie. Wydaje mi się, że wy to widzicie skokowo. Natomiast ta kropeczka porusza się płynnie, tworząc te kolejne okręgi. O, płynnie. Ja to w tym moim małym okienku widzę. To jest takie rwane. No i jeszcze piąte. I plastik niepotrzebny. Ok. Tak to będzie wyglądało i to jest nasza pozycja na to, żeby pokazać Wam definiowanie nowych bloków własnych. Przejdę sobie już teraz do Scratcha offline'owego. Ciach. Tak. Kod nam nie będzie potrzebny, będziemy potrzebować jakąś kropeczkę, która będzie tym naszym rysownikiem. W związku z tym narysuję sobie teraz nowego łóżka. Ciach, ciach, niech on będzie, nie wiem, taki. Ciach, ważne, żeby dokładnie na środeczku. Kota usuwam. Ten nasz rysownik musi stworzyć takie koło. To jest okrąg, prawda? Dobrze mówię? Chyba tak. No ale. Zacznie sobie rysować. Będzie rysował 5 razy i dlatego też troszeczkę sobie automatyzujemy tą jego pracę, to znaczy powiemy mu, co to znaczy. I do tego właśnie użyjemy tego ciemnofioletowego, tej ciemnofioletowej szufladki bloków, gdzie mamy stwórz blok. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was definiował już jakieś swoje bloki? Pracowaliście przy jakimś projekcie z... Mamy uczestników podzielonych. O, widzę, że większość osób nie. Mirek, tak. Okay. No, kiedyś miałem okazję. Kiedyś mi się udało. Patrz, fajnie. Słuchajcie, no więc tak, stworzymy sobie nowy blok, nowy klocek. Sobie stworzymy, my możemy go nazwać dowolnie. Ja proponuję, żeby ten, no jak on mógłby się nazywać? Rysuj? Może być? Ok. No i mamy bloczek rysuj. Albo kółeczko. Pięknie. Super. I w zasadzie, gdybym ja już teraz dała tutaj ok, to popatrzcie, ciach, stworzył mi się nowy klocuszek kółeczko, a tutaj muszę zdefiniować, co to kółeczko znaczy. No to dobra. To zacznijmy sobie w takim razie zastanawiać się, co to znaczy narysować kółko. Jakie mielibyście tutaj etapy? Jakie etapy moglibyście wyróżnić? Kto ma jakieś pomysły?
Punkt na początku. Tak, punkt po i y, oczywiście. Musimy wziąć coś z ruchu. Okej. I rozumiem, Piotr pisze, że Piotr, jeśli dobrze cię zrozumiałam, to tam, że stopień w prawo, tak? Że się będzie przekręcał. Tak? Chyba tak. Tak, okej, dobra. Czyli 360 musi się przekręcić w jedną stronę, w prawo dajmy na to. Samo przekręcenie nie wystarczy, musi się jeszcze poruszyć. Wyznaczyć środek okręgu. Moglibyśmy. Okej, okay, wow, dobra, jest dużo, dużo pozycji. To co powiecie na to? Spróbuję zebrać to, co widzę tutaj na tym czacie. Ustala sobie, gdzie jest jego x i y początkowe. I Andrzej powiedział, że wyznaczyć środek okręgu. Będziemy rysować za pomocą czego? Za pomocą pisaka, prawda? Więc może nie wyznaczajmy środka okręgu, tylko wyznaczmy jakiś taki punkt, w którym on zacznie sobie rysować. Więc zaznaczę z y. Po czym musi 360 razy obrócić się w tę samą stronę i zrobić jakiś tam kroczek. Tak, jeden naprzód, jeden stopień w prawo. Zgadzam się w zupełności. Ale pierwsze, co powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy, że ma sobie ustawić y. No to tak, przejdę do ruchu i dam tutaj idź do xy. Ja jak na razie mam wczytany xy, no ten, prawda? Natomiast tutaj będą różne wartości. W związku z tym dobrze by było sobie tutaj coś uniwersalnego dać. I jeżeli chcemy właśnie sobie to tak stworzyć jedną uniwersalną definicję, to my możemy ten nasz nowy bloczek, kółeczko, doposażyć w pewne wartości. Popatrzcie, kliknęłam prawym i daję edytuj. Ja to robię na dwa kroki, a może było w momencie, kiedy ja tworzyłam ten blok, to kliknąć jeszcze tutaj na te opcje. Ciach, opcje. I teraz tak, jakie tutaj mamy możliwości? My możemy jakieś liczby sobie tutaj dopisywać, to znaczy możemy założyć, że ten klocek będzie korzystał z jakichś wartości liczbowych. Być może będzie korzystał z wartości tekstowych albo logicznych. Jeśli chodzi o ten tekst, to za chwilkę pokażę Wam, o ile starczy czasu. Możemy po prostu, tak jak mamy chociażby w ruchu czy w kontroli, popatrzcie, widzicie teraz bloczek przesuń o 10 kroków. Mamy tekst, potem mamy wartość liczbową, a potem znowu mamy tekst. Więc jeżeli my chcemy po jakimś parametrze dodać jeszcze jakiś tekst na stałe, na sztywno wpisany w ten bloczek, to wtedy możemy użyć tego, dodaj etykietę tekstową. My chcemy powiedzieć, że on ma mieć w definicji jakiś x i jakiś y, w związku z tym, który parametr powinien być. Liczbowy. 1. Pewnie. To musi być jakiś x i to musi być jakiś y. OK. No i teraz daję tak, kto się zmieniło. No i ten x to będzie ten x. I teraz uwaga. W momencie, kiedy tworzycie, kiedy definiujecie jakiś bloczek, nigdy nie korzystajcie z bloczków ze zmiennych, z bloczków pomarańczowych, bo być może też stworzylibyście sobie zmienną pozycja x, pozycja y. Jeśli chodzi o definicję, to w definicji trzeba korzystać z ciemnofioletowych klocków. Tutaj dam tak, tutaj dam tak. OK. On pójdzie do jakiegoś wskazanego w danym momencie przez nas punktu. Potem powiedzieliśmy, że 360 razy ma powtórzyć dwie sekwencje. W związku z tym ciach 360.
I powiedzieliśmy, że ma się obrócić o jeden stopień i ma przejść jeden krok. OK. Czy on nam już to narysuje? Najpierw krok, potem stopień. Nie ma piska, właśnie Asia. Dobrze, ja Piotrek zmieniam. Pewnie, nie ma pisaka, w związku z tym my musimy jeszcze przyłożyć pisak. Przyłóż pisak gdzieś tutaj na początku. Możemy sobie też, nie wiem, ustawić rozmiar pisaka na jakąś tam wartość. Niech to będzie dziesiątka na to. Fajnie by też było, żeby on później podniósł ten pisak. Dlatego, że jak widzieliście, on to kółeczko, znaczy ten nasz rysownik skacze. Więc jeżeli tutaj nie mielibyśmy tego podnieść pisaka, to krecha by robiła pomiędzy tym jednym x-em a drugim x-em. No dobra. To co, odpalam zieloną flagę, no i to jeszcze nie ma prawa działać, bo jak na razie to ja powiedziałam, co to znaczy, narysuj kółeczko, ale ja jeszcze nie wykorzystałam nigdzie tego klocka. W związku z tym zacznę stosować go. Dam go sobie tu na bok. Więc kiedy kliknięto zieloną, to on ma sobie narysować kółeczko. OK. Narysować kółeczko. I popatrzcie, tutaj już nie będziemy wsadzać żadnego tam x, y stąd, tylko my tutaj już mu powiemy, że jeśli chodzi o pierwsze kółeczko, kółeczko ma mieć taki x i y. I teraz w zasadzie metodą prób i błędów my zbadaliśmy, jak te x i y mają wyglądać, żeby te koła ładnie nachodziły na siebie. I z tego co wiem, to tak, pierwsze to będzie minus 100, a y, dajmy na to, niech będzie 80. Te y w tej pierwszej linii muszą być niezmienne, żeby koła były na tej samej wysokości. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że te koła są w różnych kolorach, więc w zasadzie przed każdym rysowaniem kółeczka trzeba by było ustawić kolor pisaka na jakiś tam. Nie? Dobra, czyli tak, ustawi sobie kolor pisaka. Pierwsze koło jest niebieskie, dobrze mówię? No tak. Pierwsze koło jest niebieskie. Dobra, ciach. No i narysuję kółeczko, rozpoczynając od takiego x i y. Ciach. Ano działa. Dobra. No i tak dalej, i tak dalej. Co robimy dalej, żeby to dalej nam te koła rysowało? Teraz to już pójdzie lawinowo. Piotr, widzę, że podajesz nam te. Okej. No dobrze, ale jak ma dalej wyglądać skrypt? Ten pod zieloną. Tak, duplikujemy. W zasadzie obydwa klocki, prawda? Będziemy ustawiać kolor pisaka i zmieniać tylko te x, y. Tak. I tyle. No i tak musimy zrobić 5 razy. Ciach, 4. No i 5. Jak kolory zmieniać, wiecie, więc wydaje mi się, że teraz może nie będziemy się bawić, szczególnie, że zostały podobno 4 minuty do końca, czy 5 minut do końca tego naszego spotkania. Coś by się jeszcze przydało. Wszędzie, gdzie używamy pisaka, pamiętacie, raz to zadziała dobrze, ale drugim razem będzie już powielał to, co już jest narysowane. W związku z tym dobrze by było dać mu wyczyść. Pewnie. Czyszczenie, tak. Dobra.
Sprawdzamy, jak to działa. Ciach. To wszystko będzie teraz niebieskie. No fajnie, fajnie, Ania, będziesz jeździć po kole, bo nie jest zmienione. Dzięki, Piotr, oczywiście. 0,80 i 100,80 i minus 50, minus 5. I tutaj właśnie przydałby mi się matematyk. 5 w jednym, pewnie, pewnie, za to mocno. Tu by mi się przydał matematyk, który jestem pewna, że on by to wszystko matematycznie przepięknie wytłumaczył, jakie tam powinny być te odchylenia i w ogóle. Dzięki temu nie musielibyśmy tego, tak wiecie, sprawdzić. O, właśnie, popatrzcie, coś dziwnego się stało. Fajnie, że to się stało. No, ale na razie niech sobie rysuje. Oprócz tej pierwszej krechy, brzydkiej, dziwnej, to wszystko nam działa tak, jak działać. OK. Dlaczego jest ta pierwsza krecha? Brak przeskoku z początku koła do początku koła. Piotrze, co ty masz na myśli? Z początku koła do początku koła. No jest ten przeskok, dlatego że my tutaj załatwiamy sobie za każdym razem, gdzie on ma przeskakiwać. Natomiast to, że jest ta krecha, to jest spowodowane tym, że my jeszcze powinniśmy, jeżeli my nie zakończyliśmy projektu 5 kołami, tylko wcześniej, a ja tak ciągle robię, ciągle czerwony znak stopu naciskam, to on wtedy rzeczywiście głupieje i z tego co wiem, to wystarczy jeszcze gdzieś na samym początku dać mu podnieść pisak. On lecąc do pierwszego punktu nie będzie za sobą ciągnął tej krechy. OK, teraz już zadziałał tak jak ma być. Tak, przydałoby się skrypt zakończyć, rzeczywiście. Często o tym zapominam. Działa, działa, działa. No dobra, mamy 5 kół niebieskich, ale wybaczycie, bo to wydaje mi się całkiem już proste, żeby kolory zmieniać. Ładnie działa, mnie się też podoba. Wiecie co, ktoś mógłby powiedzieć tak, no halo Ania, znowu coś takiego, to nie jest takie bardzo długie, żeby tego sobie 5 razy nie zduplikować. I nie powsadzać w miejsce tego kółeczka. I być może ten ktoś, no tak, miałby rację, no nie wiem, nie zmęczyłabym się za bardzo. Tylko zwróćcie uwagę na jedno. Jeżeli ja bym się pomyliła gdzieś w tej części, to ja później 5 razy to muszę zmieniać. 5 razy ten błąd muszę naprawiać. Natomiast jeżeli ja sobie raz coś zdefiniuję, a później już lecę tymi ciemnofioletowymi klockami, no to jeżeli będzie błąd, to ja sobie tylko go zmienię w definicji. I tyle. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście warto korzystać z tych ciemnofioletowych bloczków, tych swoich nowych bloczków. Nawet przy najprostszych projektach. Jeżeli coś Wam się powtarza, to dlaczego nie? Nie mówiąc o tym, że w ogóle one dają też więcej możliwości, których nie dają te pozostałe klocki, ale to już inna dyskusja i całkiem długa. To nie jest straszne, prawda? Definiowanie nowych bloków. Przejdę sobie do Was, bo to świetne. Ja sobie pozwolę tylko, jeśli można, Aniu. Aniu, czy... Ja sobie pozwolę tylko dodać jedną rzecz jeszcze, a mianowicie tę, że no szkoda, że uciekłeś ze swojego ekranu, bo tam jest taki moment,
Tam jest taki moment, w którym tak naprawdę wykorzystujemy jeden własny blok we własnej definicji, ale warto byłoby zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie taką, że nigdzie, w żadnym momencie nie jest powiedziane, że my musimy wykorzystywać własny blok w skrypcie. My możemy wykorzystać własny blok w definicji innego bloku również, spowodować sprzężenie, co w bardzo dużym stopniu upraszcza samą konstrukcję skryptu. To, co w tej chwili pokazaliśmy Wam, to jest kwestia, no sami widzicie, kilku klocków. Tu chodzi bardziej o zasady, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku mówimy tutaj bardziej o zasadzie działania, o tym, jak to się tworzy. Ale wierzcie mi, budowaliśmy skrypty wielokrotnie takie, które nie widzi się na ekranach. I dzięki właśnie takiemu zdefiniowaniu własnych bloków, stworzeniu własnych bloków, nawet zagnieżdżając je wewnątrz siebie, czyli to, o czym mówiłem, wykorzystanie własnego bloku wewnątrz innego bloku spowodowało, że po pierwsze 1/3 ekranu zajmowały nam skrypty, po drugie stawały się czytelne, przejrzyste, a rzeczywiście najważniejszym argumentem tym wszystkim jest ten, który podniosła Ania, a mianowicie jeden błąd w jednym miejscu pobieramy, a nie cudujemy, skacząc po 48 zduplikowanych sekwencjach bloczków. Zaraz widzę, że coś. Jak wpisano po definiuj kółeczko XY? W momencie odpowiadam na pytanie Elżbiety. Jeżeli dobrze Cię, Ela, zrozumiałam, to chodzi Ci o to. Jak to powstało, tak? Czekam na odpowiedź Eli, ale wydaje mi się, że o to pyta. Tak. No więc Elu, to definiuj wielkie pojawia się w momencie, kiedy ty tutaj tworzysz nowy blok. Klikasz stwórz blok, jakoś nazywasz ten blok. Niech będzie teraz tańcz. Możesz dodać do niego, jeżeli wiesz, że będziesz używać jakichś parametrów liczbowych w stylu liczba x, y gdzieś tam na naszej scenie, to możesz tutaj dodać, tych parametrów może być więcej. I w momencie, kiedy dasz OK, to popatrz. Mamy definiuj, tańcz i ten bloczek już tutaj powstał. On tutaj już jest i jest też tu. I później z tego bloczka korzystamy, tworząc już skrypt. Szybciutko jeszcze, jak zmienić kolor, Kasiu. Klikasz w kwadracik, klik, zamiast kursora pojawia się paluszek. I teraz obojętnie, gdzie najedziesz na scenie, taki kolor zostanie w tym kwadraciku wczytany. Dajmy na to, chcę czerwony, daję klik i już mam czerwony. Kasia, jasne to jest? Klikam sobie teraz na zielony. Jest zielony. Moja dusza WF-isty się burzy, bo to powinien być czarny, czerwony dopiero trzeci, zielony ostatni. Mirek, my ćwiczymy po prostu wczytywanie kolorów. Moi drodzy, jest 26. Mnie serce boli, dlatego że nie było czasu na pogawędki. To jest przykre bardzo. Czy jeszcze, my tutaj jeszcze jesteśmy przez jakiś czas. Wydaje mi się, że skończymy już tę część zasadniczą tego webinaru, tę oficjalną, ale jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania albo chciałby w ogóle podzielić się jakimiś refleksjami, to jesteśmy. My też dziękujemy. Do następnego razu. Miło nam było bardzo. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, ja przełączyłem się w tej chwili w tryb pytań i odpowiedzi. Jakby ktoś bardzo chciał, to może łapkę podnieść, ale nie jest to obligatoryjne oczywiście. Słuchajcie, webinary, odpowiadam na pytanie, webinary na pewno dalej będą, no są planowane, będą realizowane.
zaangażowane. Także wydaje mi się, że się jeszcze usłyszymy, zobaczymy. Nie mogę wpisać X, Y. Ela, już przechodzę. Natomiast jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zniknęłam. No nie bardzo rozumiem, co tu się dzieje. Ciągle jestem wyciszona. Przepraszam. Teraz tak, ogłoszenia o webinarach są na naszych grupach facebookowych. Oprócz tego wiem, że dostaliście też zaproszenie maila na ten webinar, więc w taki sposób będziemy się z Wami komunikować. Projekty z poprzedniego webinaru. Ewo, Jurku, jak to zrobimy? Osoby, które nie były na poprzednim webinarze, nie mają tamtych projektów. Ja już wobec tego przełączę się tylko na sekundę, sprawdzę numer. Numer studia, w którym umieszczamy te projekty. Właśnie przed chwilą zamieściłem na czacie. To chyba najprostszy sposób, aby nie trzeba było się bawić w wysyłanie maili, szukanie waszych maili itd., itd. Te dzisiejsze projekty również umieścimy w tymże studiu. A ja jeszcze Wszystko. chciałabym wrócić. Elu, czy ty jesteś jeszcze z nami? Bo ty zadałaś pytanie o XY. Ja chętnie bym odpowiedziała na to pytanie. Chyba jesteś, prawda? Tak, jesteś. Proszę o ponowne zaproszenie do grupy na Facebooka. Oczywiście, jak najbardziej. Mamy Twoje dane, więc przekażemy to koordynat. Oczywiście. To teraz tak. XY. Przejdę jeszcze tutaj. Pa, pa, Asiu, dziękujemy serdecznie, że z nami byłaś. To teraz tak. Rozwiewam wątpliwości jeszcze. Elu, powiedziałaś, że nie potrafisz wpisać X-a, Y-a. A, już wiesz. Okej, dobra. No to już nie ma tematu. Te X-y, Y-ki wzięłam stąd. A te wpisałam. Dobrze. My również bardzo dziękujemy. Okej. Ktoś z Was ma jeszcze jakieś pytania albo chciałby o czymś powiedzieć? Do następnego razu. Dziękujemy również. Dziękujemy. Z niektórymi z Was będę się widział w Poznaniu, w związku z czym, jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania i problemy, to jestem do dyspozycji.